Wpadłem na świetny pomysł. Stwierdziłem, że powinienem iść już do fryzjera i ściąć włosy. Mogłem iść do fryzjera, jakby nie byłoby z tym problemu żadnego, ale wiecie, ja mam czasami takie pomysły. I stwierdziłem, że zobaczymy, jakby to było, gdyby moje włosy obcięła Iga. Zorganizowaliśmy nożyczki, grzebień, spryskiwacz taki do kwiatów. Jest w nim woda. O, działa. Moje włosy, przed chwilą je myłem i dałem na nie taką specjalną odżywkę, żeby były takie bardziej piórkowate. Łatwiejsze do cięcia w teorii, chociaż się na tym nie znam. No i mój fryzjer Iga, która ogarnia właśnie, jak się włącza maszynkę. Żeby nie było, no oczywiście nie będziemy tego ciąć tutaj nie wiadomo jak mocno. Nie chcę też stracić moich włosów, więc zrobimy taką małą przecinkę. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Raz w życiu Iga cięła mnie na potrzeby jednego filmu. To był wtedy cover do When You're Ready. To wtedy miałem długie włosy bardzo, chciałem mieć krótsze. I tam obcięła, nie było tak źle. Trochę moja mama też tam musiała przyrównać. Ja bym musiał ustawić na siebie jakoś... O, wiem co sobie zrobię. Patrzcie co wymyśliłem. Mam tutaj podgląd, monitor sobie obróciłem. I dzięki temu będę widział siebie. Będę widział jak tnie mnie Iga i jak kamera to nagrywa. Także no dobra. Dobra, słuchajcie, jednak nie będę miał tego podglądu, bo popsułem wtyczkę. Serio? No. A zostało to w środku? Tak. Serio? No, ale to da się wyciągnąć. Lepiej kombinerkami. Ja wiedziałem, że tego dojdzie, bo... No to... To już wcześniej się tak wyginało. Przeczesz. Ja szukam przedziałka. Przeczesz mi te włosy. Dobra, ja czy ty robisz? To mi niewygodnie. Masz przedziałek? W ogóle ta maszynka kosztowała 90 zł. Jest jedną z najtańszych, jakie widziałem kiedykolwiek w sklepach. Była kiedyś przeceniona na jakieś święta i stwierdziłem, że przyda mi się kiedyś. Na razie weź tutaj tę stronę bardziej. Tak do ucha, o, mniej więcej dokąd. To ciągnie trochę, wiesz, ta maszynka. No, ta maszynka na pewno tak ci będzie. Poszły włosy. Poszło. Matka się trochę boję, ale dobra. Poczekaj. Tylko wiesz, jak już zaczęłaś to już w miarę skończyć. Nie, nie będę się w takim chodzić. Znaczy jeszcze nic nie widzę, ale... Poczekaj, ale najpierw mam największy numer na jakiś. No. A jaki jest największy? 23. Wow. A, ona się tak mocno to zakładasz. No bo musi być mocno. Powinieneś być bez koszulki. Też o tym pomyślałem, ale nie będę ściągał koszulki. Dobra, Tom, to co to jest za długość w ogóle? Co, to nic nie widać? No nie no, a widzisz coś na lekce w lustrze, no. Na razie to mnie strasznie gryzie, ta. No rzeczywiście, to prawie tu nic się nie stało. Dodaję teraz 15, no. Stawiłam 15 albo 17. Co? Nie strasznie, nie. Na razie dobrze ci idzie, mam takie wrażenie jakbym naprawdę był fryzjera, w sensie nie odczuwam różnicy. Jezu, cię nie mogę po prostu. Zobaczcie, jestem cały we włosach. Ponałem rękę, jakbym taką włosioną rękę, zobacz. Chyba. Nie no, po prostu mogliśmy pomyśleć po prostu nad jakimś tym, peleryną. Dobra, tam. No, trzeba będzie odkurzać no, zaraz przynieść. O, wszędzie. No wiem, dobra, już tak może tego tak nie nawet nie ten. Właśnie nie wiem, do którego momentu to mogę zrobić. A pokaż mi jakieś swoje stare zdjęcie. O, już teraz, no, no już się wyciągam, no. No już, no, hej. No serio. No skąd ja mam ci wziąć teraz zdjęcie swoje? No bo muszę zobaczyć, do którego momentu ty byłeś wycięty. Tu pewnie wszystko miałeś, nie? Tak dotąd. Pewnie tak. No dobra. No wyżej coś zgodzimy na lice. Nie. Trochę się boję. Bo po prostu nie wiem... A jak ty mi później wycieniujesz to? Co? No wycieniujesz. Jak to zrobisz? Będziesz musiała nożyczkami chyba jakoś. No tak właśnie. Myślę sobie, że wolę... No idź się zobacz do lustra. Nie, to muszę lewą stronę jeszcze muszę poprawić, ale... Ci powiem... Co? Co? No nic. Musisz iść do fryzjera. No nie, no dobra, no w sensie... Po prostu nie, pewnie jeszcze powinnam dużo wyżej zajechać, ale no nie... No dobra, mam. Dobra, no to próbuj, no. Zaufam ci. Wczułaś się?
Mam wrażenie, że tak nie przyjeżdżasz po całej powierzchni jakby. W sensie, że omijasz jakieś fragmenty. Spokojnie, to się wyrówna. Tą stronę mi się nawet podoba, weź sobie zobacz. W lusterku. W tą lewą, bo tutaj prawie już nie... Już tak ci zostawię, już ci bardziej nie będę robiła. No, raczej ta, trochę wyżej. No. No, zdecydowanie, bo teraz wygląda jakiś, jakby od garnka mnie tak, dzieli. Ale to jeszcze no dobra, nożyczkami potem jeszcze. Znaczy zrobię. Nie, no trochę musisz jeszcze maszynką do góry, nie? Na pewno. No dobra, ale to najwyżej sobie zaraz stopniowo też do góry trochę. Też jak górę zetnę, to tak się nie będzie, chcę górę i dopiero ewentualnie potem maszynką dotnę sobie. Będzie mi łatwiej po prostu, bo ja się boję po prostu. Co? No nie, nie. Czy to cię tak obcinali, czy nie? Tak, to chyba nie. Nie? Nie. O, przepraszam. To tak samo na ten sam numer, co wszystko. No ale nie, tutaj zawsze taką w ogóle zeróweczką. Bo to są, ja ci sama to nawet docinam. Dobra, dobra, no. Dobra, ja sobie teraz troszeczkę potnę nożyczkami. Dobra. Ale to musisz namoczyć. No bo jak nie chcesz mi nawet żadnego swojego zdjęcia pokazać. To będzie matę, boję się. No ale co się tam dzieje? No nic, no nie wiem. Kurę głównie. Tu? Nic więcej. Tutaj? No dobra. Który no kapiasz. W której ręce się trzyma nożyczki? Nie wiem. Prawej chyba, no. To nie, to za mną stań. Serio. Jak za tobą? Ja nie mam takich długich rąk. Ale fryzjerzy zawsze za mną stawali, brali se i tak se cyk, cyk, cyk. Nie, no nie tak. Patrz. Jak? No, bierzesz tu, tak naciągasz, tak? Bierzesz to, o. I tu, nad palcami. Znaczy ja teraz nie widzę, co kompletnie to zrobiłem. Wiesz, ale to nic się nie dzieje. No dobra, puść. No, mniej więcej jakąś taką... Za wysoko jakoś mi niewygodnie tak jest. To weź, nie wiem. No dobra, no nie aż tak. No starczy, bo aż spada. Kapiec na się. Słuchaj. Nie, nie ma tragedii, żeby nie była jasność. Nie, ja słuchaj, się to jeszcze uratować. Bierz sobie tu tako, naciągaj, jakoś taki stożek sobie może zrób, nie wiem, nie znam. I bierz sobie tu po kolei, cyk i później dalej. Cyk. No dobra, odejdź. Tak z moich obserwacji, tyle lat co chodzę do fryzjera, tak mniej więcej zawsze to robili. No oni mają jakiś punkt odniesienia na pewno, nie? No właśnie. Więc wiedzą mniej więcej... Nie, ja tak na mokrej chcę, jest jeszcze gorzej, bo nic nie widzę. Ej, no patrz, ale ten bok ładnie ci wygoliłam. Pokaż mi to. A może grzebień? Właśnie, przyjąć. Trzeba trochę grzebyczka. Dobra, cyk, daj. Cyk, cyk, tu. I teraz tak. Dobra, daj, daj. Cyk. Daj, bo ty mi mieszasz. I tu. Pyk, pyk, pyk jakoś. Próbuj, nie wiem jak to działa. A nie masz innego grzebienia? Nie, a co? Ten ci się nie podoba? Nie. Nie, no nie umiem. Trzymaj, bo ja je w ogóle nie umiem trzymać w ręku. I nożyczek, i tego, nie? To już jest zadanie za trudne. Nie, no tą burę to pewnie jeszcze sporo trzeba, co? Pewnie tak. Nie najgorzej, no. Nie jest źle. Do uratowania. Ciekawe, co tu teraz zrobić w ogóle. No co tu się chwycić? Nie, wydaje mi się tak. Bierzesz sobie normalnie. Skąd ja mam wiedzieć, czy one potem będą równe, czy nie będzie jeden taki, drugi, kurde. Myślę, że... 10 centymetrów. Myślę, że to trzeba skończyć odpowiednie kursy, żeby to wiedzieć. Tak to ja ci mogę, wiesz, ciąć w nieskończoność, nie? No, wiem. Żeby była jasność. Nie, tutaj wiesz. Zróbmy tak, że ty nie zetniesz mi też ich nie wiadomo jak bardzo, bo ja i tak chcę iść do tego fryzjera. Co? No żeby to... Także no zetnij mi jeszcze troszeczkę. Może tak, zaraz weź mnie zaraz przesłuż. No właśnie, żebym widziała w ogóle. Zobaczymy, ja. Na czym my stoimy w ogóle. Ja chyba... Mi się wydaje, że jeszcze troszeczkę tą górę i już naprawdę możemy kończyć. Nie wyglądasz tak źle, jeszcze się tak wyrównam tak, żebyś mógł sobie pochodzić, pójdziesz sobie jakiś czas do fryzjera. No. Żebyś sobie mógł pochodzić, tam ci tam wyrównam. No dobra, najpierw wysłuszmy, zobaczymy, co chodzi. Jakby to profesjonalna suszarka. 30 zł kosztowała ta suszarka. Pokaż. A wiem na pewno.
no te z tyłu są do garnięcia jeszcze. Ale chodź, no bo teraz je widzę. Jeszcze jest bardzo dużo tych włosów. Dobra, ho, ja teraz je podocinam nożyczkami. Mi się wydaje, że ta góra wciąż jest za no, duża. Widzisz, no. No to co ci mówiłeś? Dużo, bardzo. Musiałoby wciąć jeszcze tyle, co obcinałam. Zacznijmy od tego, że obie strony są różne. Tak, no, to wiem. To to powinnam maszynką co, aż do to? To nie, wszystko? Nie. No właśnie, bo to już jest obcięte, a po prostu są te, które tutaj padają. Wiesz, o co chodzi? No to je też trzeba skrócić. No właśnie. Ale Iga, to trzeba na mokro. Co? Mówię ci, bo tak to nie widzisz nic. Widzisz burz. Co tu się stało? Co? No, krzywo? No, tak. Tu, tak samo jak no tak. Tu, o, to. Tak. No to chodź. Nie, no dobra. Nie, chodź. Ty mi nie będę tego robiła wszystko. Ale... Co? Po prostu spróbuj go też trochę przyciąć, tą całą górę. Nie, proszę, Iwan, cię pokaż mi zdjęcie. Ty mi nie masz problem, żeby pokazać ale zdjęcie. Ale co ci da to zdjęcie, to się, no? To już teraz sam się obcinaj. Masz tu telefon, no nie możesz mi pokazać zdjęcia. Da mi, bo zobaczę mniej więcej wizualnie. Pokaż mi. Iwan, ale co ci da to zdjęcie? Nawet... Ona wyglądała, do którego momentu mogę, no. No i widzisz, też masz takie pierdki. Ta lewa strona jako tako jest git, a tutaj jest coś nie tak. Wiem, ale nie wiem co. Jakim tu numerem robiłaś? No nie wiem. Nie, sam nie. Nie, ja sam nie będę nic robił, pokaż mi to tylko. Tylko coś zobaczyć. Tu już aż tak wysoko nie jedź, serio. Nie, ja sam nie będę. Uważaj! Nie będę robił nic sam. O, chodź! No, nie sam! Jest i tak jeszcze coś, patrz. Nie! Patrz, tu będzie sięgać. No, to właśnie o to mniej więcej chodzi. Nie no, już nie jest najgorzej, no. Mogę ci jeszcze skrócić, jak chcesz, no. Ale co? Włosy. Które? Wszystkie. Ile płacę? No, kurde. No dobra, po tym wszystkim wyglądam mniej więcej tak. Słuchajcie, to tylko była zabawa, żeby nie było, ja do fryzjera pójdę, podejrzewam, za jakiś tydzień. Chcieliśmy się po prostu pobawić, bo Iga oczywiście nie jest fryzjerką, ja wymyśliłem taką... Nie, to ty się chciałeś pobawić. No nie. Dobra, no chciałem tak, chciałem mieć fajny film, jakby chciałem zobaczyć, jaki to pójdzie i... No, tutaj mam takiego delikatnego platuszka, ale to chyba odrośnie. Także ogólnie powiem wam, że jestem nawet zadowolony. Brawo Iga, spisałaś się. Możecie napisać, co wy o tym sądzicie. Ja tak sobie pomyślałem, że gdybyś naprawdę umiała ciąć, była na przykład fryzjerką, to by było bardzo fajnie, bo bym miał cały czas świeżą fryzurę, by się podcinała co chwilę. To musi być mega spoko. Tu trzeba poczytać, jak lepiej to robić. Może jeśli jacyś fryzjerzy to oglądają, to napiszcie, jakie błędy popełniliśmy. To cała lista pewnie, nie? No ale dobra. Normalnie. Powiedz, że po prostu wolałam zostawić taką tragedię, niż, jak to się mówi, pogłębiać to dalej. Znaczy, no nie, jest tak źle, po prostu te cieniowania mogły być lepsze. Ale... No to najtrudniejsze. No to, nie, ale jest git, dobra. Masz dziwne włosy, masz po prostu za dużo włosów, jasne, za dużo. Jasne, jasne, wszystko moja wina. I tak, za długie tak. Je też miałeś. Tak. 'Szlak by trafił. Wszystko zalane. Wszystko w kawie. Sakra.